Dzień dobry, w dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Państwu różnicę między zaworami pneumatycznymi 3x2, 5x2 i 5x3. Pokażę to na przykładzie pracy z siłownikiem. Zaczniemy może od najpopularniejszego rozwiązania, czyli od zaworu 5x2, który jest w zasadzie dedykowany do siłownika. Jak on działa? Już pokazuję. Czyli mamy zawór, który ma dwie pozycje. W jednej pozycji siłownik jest wysunięty, w drugiej pozycji się nam chowa. Żeby lepiej zobrazować, jak działają pozostałe zawory, pokażę następny. Teraz mamy zawór 5x3, ale tutaj temat jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo zawory 5x3 mogą występować w trzech wariantach. Dwa zaprezentuję na dzisiejszym filmiku, bo trzeci wariant w zasadzie nie występuje dla zaworów ręcznych, tylko dla wersji z cewkami, czyli dla elektrozaworu. Czyli 5x3 ma trzy pozycje. Środkową pozycję. Druga pozycja, że siłownik jest wysunięty. I trzecia pozycja, że jest schowany. I o co chodzi z tymi wariantami? W przypadku tego zaworu w środkowej pozycji, nieważne czy on jest wysunięty czy nie, zawór jest odpowietrzony i siłownikiem można swobodnie poruszać. Teraz pokażę tą drugą wersję. Czyli znowu mamy zawór 5x3. Na pierwszy rzut oka działa podobnie, z tą różnicą, że w pozycji środkowej nie jesteśmy w stanie swobodnie poruszyć siłownika. Po prostu różnica polega na tym, że tamten był centralnie odpowietrzony, ten jest centralnie odcięty, czyli wszystkie drogi są całkowicie zamknięte. I ostatnią jeszcze opcją, oprócz zaworu 5x2 i 5x3, mamy zawór 3x2. Zawór 3x2 dedykowany jest w zasadzie do siłowników ze sprężyną, więc takiego tutaj nie mamy, ale uda się to zobrazować. Czyli gdyby była sprężyna, siłownik by się sam schował. Po prostu zaworem jesteśmy w stanie wyzwolić. Natomiast ta druga pozycja to jest tylko odpowietrzenie. Wszystkie zaprezentowane zawory znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.sklepmyślnikpneumatyczny.pl. Dziękuję za uwagę.